Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin. I tak moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się oczywiście nie pójściem do na Skellige, tylko sobie porobimy oczywiście, jak to widzicie, oczywiście na moim ekranie, znaczy na moim monitorze. Dobra, na nagrywaniu, co nie? Mniejsza o to. A co my tu mamy jeszcze? Aha, znajdź statek, który. Dobra. Który. A, czekajcie, tu mamy jakąś misję jedno. Sobie zrobimy tę misję, wiecie. Zrobimy sobie dzisiaj te misje, co pokazane są na tym. Na mapce, dobra. Te cztery zadanka. Może nam się uda wszystkie, ale nie jest. Nie wiem, nie będę nic obiecywał, może nam się uda, może ze dwa. Najwięcej może ze dwa, ale nie będę nic na razie. Na razie nic nie będę obiecywał. A może by najpierw pójść tutaj. Czekajcie, co my tu w ogóle mamy jeszcze tutaj do odkrycia? Tutaj mamy jeszcze jakieś miejsce. Tutaj co to jest? A, tu jest ten Oxenfurt, okej. Bo tu mamy raz, dwa, trzy i cztery mamy zadania. O kurde, trochę powiem wam dużo tego jest, nie? Ale najpierw się zajmiemy o tym. Tym pierwszym, znaczy tym pierwszy z kolei, co nie? Zadanie. Pewnie poboczne, jak zwykle. Czekajcie, ono chyba w tą stronę idzie, co nie? Dobrze mówię, czy źle mówię? Czekajcie chwilę. Dobrze, okej. Ale czego mnie tutaj przeniosło, a nie tam? A, dobra, tam. A, co to za różnica jest, co nie? Czy w tą stronę, czy w tamtą stronę, co nie? Nie ma żadnej różnicy. Ale sobie zrobimy, oczywiście. Powiem wam, że ja nie chcę zostawiać tych zadań w ogóle na mapce, co nie? Żeby były cały czas pojawiające się. Znaczy, żeby w ogóle cały czas były, wiecie, pokazane na tej mapce. No i co tam, Wiedźminie? Kim ty jesteś? Mogę się tym zająć, ale. Mogę się tym zająć. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Po jednej. Ciekawe. Odciski łap, wilki. Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Modrala 1. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy. Więc na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem, ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Dobra. Okej. V. Oczywiście śledzimy zadanie. Oj. Śledzimy zadanko, pewnie. Janina. Ty jesteś Janina. Ej, co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Kubito, co ty tu robisz? Dobra. Okej, tu mamy jakieś pierwsze. Chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Coś się nie zgadza, no powiem wam, dziwne. Dobra. O proszę, mamy tu coś. Powiem wam, zrobimy to zadanie, fajne są te zadania, chociaż można trochę pozwiedzać w ogóle okolicy tej. Wilcze tropy, a obok No, odciski odciski małych małych stóp, stóp, ale nie ma ale nie ma śladu. śladu walki. Wow, dziwne. Trochę dziwne. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Tu coś jeszcze jedno mamy. O. Ślady małych stóp. Ciekawe. Co to może być, kurczę? To jest pytanie. Na pewno nie wilki. Na pewno nie wilki, ale mogę się mylić. Czyżby gdzieś tutaj są kolejne ślady, czy nie ma? Coś tu jest, ale. Tutaj, okej. Kurde, lagi! Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej? Gdzie dalej? O! Tu coś mamy! Nie bójcie się! Nie żołnierz! Przestań nas nie weźmie! Nic wam nie zrobię. Właśnie. To po co przyszedłeś? Przysłał cię ten kapitan z czarnymi wąsami. Nie. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła, ciągle na nie krzyczała. Wygląda jak czarownica. Co tu robicie właśnie? Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali! Wow! Przeprawialiśmy się przez rzekę.
ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matura mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zbędzimy i jakoś idzie. O właśnie, skąd się wzięły właśnie wilcze ślady? Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Radzicie sobie, bo okradacie innych. U kogo niby? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, by polować. Ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Przekonaj staruszkę, by przygarnęła dzieci. No dobra, jakoś trzeba będzie przekonać ją. Ale wątpię, żeby się zgodziła. Ta Janina. Tylko nie wiem, dlaczego ona ma przez Y, a nie przez J, ale mniejsza o to. Nie będę się przecież o szczegóły, przecież... Jak to się mówi? No i co? Znalazłem złodziei. Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? Nigdy nie było tu żadnych... Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz... Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. No dobra, co mam zrobić? No, co ty, Turo? Aha, zadanie zakończone, dobra. Bardzo ładnie, dobra. Okej. Kolejne poboczne robimy, co nie? A co tam? A czekajcie, tu coś jeszcze mamy. Aha, spotka się z Jaskrem. To później. Aha, i tutaj. Dobra. Dobra, czekajcie, kolejne zadanie. Gdzieś jest tu taki... Takie coś zwane jak drogowskaz? Czy nie ma? Gdzieś tu blisko? Ojoj, tutaj jest aż. Dobra, to się wrócę tam do tego miejsca. Do tego... Jak to się nazywa to miejsce? Czekajcie. Miodosytnia Majersdorfu, właśnie. I pójdziemy oczywiście po kolejną misję. A może by tak w mieście zrobić te dwie? O, mamy drogowskaz. Bardzo szybko, bardzo ładnie, bardzo fajnie. A może by sobie tak w mieście zrobić te dwie misje? Tak myśli, sobie zostawić tutaj, no ostatnio tutaj, bo to trochę daleko jest, powiem wam. Tak zrobimy, powiem wam. To lecimy najpierw, czekajcie, rynek. Chyba rynek będzie bliżej, tak jest, dobra. Co? Gdy nadejdzie czas białego zimna, nie jest żółtego śniegu. A, bo psy szczają, tak? No dobra, dobrze pomyślane. Dobra, czekajcie, gdzie... Nie J, tylko M. M. Aha, cały czas prosto, dobra, okej. Okay. Sobie zrobimy to zadanie. Te kolejne zadanie, co tutaj jest pojawiające się. Znaczy, co się pojawiło już wcześniej, co nie, ale... Uzbrojone oprychy w mieście. Skandal! Skandal! Wow! Skandal! Dobra, tutaj gdzieś... Tutaj coś jest, co nie? Tylko pytanie jest gdzie? Tu coś... Nidas, Leonidas. Nie do końca, ale o co chodzi? Nie do końca. A o co chodzi? Dobrze słyszałem, że szukasz towarzysza na jakąś wyprawę? Nie jakąś, tylko za morze. Widzisz, jak mnie w 1242 zaciągali do piechoty, obiecałem mojej kochanej Letcie, że wrócę z frontu żywy, a do tego przywiozę jej perłę ze Skellige. I to nie pierwszą, lepszą, tylko czarną, najcenniejszą i najrzadszą. O, masz fantazję. No tak. Tyle, że skończyło się na słowach. Z wojenki wróciłem tamtej i następnych, ale przysięgi nie spełniłem. Nadeszła pora to zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Tylko...
tylko zdążyłem się w międzyczasie zestarzeć. Widzisz zresztą, sam sobie nie poradzę. Potrzebuję jakiegoś kamienia, na którym mógłbym się wesprzeć. A ramię wiedźmina byłoby najlepsze. No, to jak będzie? Już, zaraz wracam do was, tylko sobie napiszę SMS-a. A, dobra, co ty chcesz, gościu? Dobra, pomogę ci już. Jest uszalony, ale ciężko odmówić mu pewnego uroku. Jeśli masz czym zapłacić, pomogę ci. O złoto się nie martw, sporo go z różnych wojen zwiozłem. Może. Dobra, co mam zrobić? V. Na wyspie, na północ. Od... Ale dobra, jak ja mam to zrobić? Spotkaj się z Nidasem na wyspie na północ od A. No ale dobra, okej, okay. Pytanie jest takie teraz, gdzie jest ta wyspa? Kurde. No dobra, ale kurde mole. Kościu, gdzieś mnie ty wprowadziłeś? Kurnia. Gdzie mam w ogóle iść? Czekajcie, wieś Alnes na północ od Arinbjorn. No kurde, a gdzie tu jest? Ja pierdziule. Nie wierzę w to. Gęsia pipa, dobra, dalej, czekajcie, wieś Ursten. Ja pierdziule, gdzie mam w ogóle iść z tym? Ja pierdziele. Jezu. Na wyspie od, na północ od Arinbjorn. No kurde, ale gdzie to jest w ogóle? Ja pier... Dobra. Dobra, na razie tego nie będziemy robić. A może... Ale czekajcie, o co w ogóle tu chodzi w tym zadaniu? Kurde. Dziwne trochę, powiem, zadanie. Czekajcie, gdzie jest ten drugi? Ale... Na razie czekajcie, weźmiemy inne. O tak zrobimy, czekajcie, potem było drugie, tak, jakoś. Czekajcie, teraz trzeba będzie, aha, tędy. Dobra. Zrobimy te kolejne, co tutaj jest pokazane, może nie... Może nie... Nie usunę, znaczy może nie będzie niezakończone zadanie, co nie? Ja bym wolał, żeby zakończone było, co nie? Dobra, czekajcie, gdzie jest te kolejne drugo, to kolejne zadanie, daleko, blisko? Ojoj, czekajcie, cholera, źle. Nie w tą stronę poleciałem. Ajajaj. Mój błąd. Czekajcie, tędy. A właśnie, tędy, kurde. Dobra, już wiem cię teraz. Tędy, właśnie. Nowigrad do Doki, no. I tędy, właśnie. Ja poleciałem na rynek. Aj, mój błąd. Ale dobra. Chociaż się gubię, co nie? Ale mniejsza o to już, o co mi chodzi. O dobra, już bliziutko, fajnie. Już jest nawet pokazane na mapce, bardzo dobrze. A tutaj, o ta baba chciała coś ode mnie, okej, chodź tu. Co się stało? Wyspiarze Skaligijczycy zajęli kuternogę Katarzynę. Jak to zajęli? Pobili karczmarza, wyrzucili dziewczyny i piją od wczoraj. Podobno jakiś łow zdobyli i oblewają. No ta, jak to Skaligijczycy. Za to ty mi, panie, na uczciwego wyglądasz. Pomogę ci, spokojnie. No dobra, zobaczę co... Dziewczyno, jest. Spokojnie. Naprawdę? Pewnie, że są. Dobra, gdzie mam iść w ogóle? Zaraz do was wracam. Dobra, okej, okay, już jestem z powrotem. Ojoj, dobra. Co na to... O Jezu, co na to kurde gada ta baba. Jeju, nie mogę z nią. No... Przykro mi, przyjacielu, musisz sobie znaleźć inne miejsce. Dzisiaj ten... A mnie się wydaje, że jesteśmy w nowym... W Nowigradzie panują... Że niby co? Napić się spokojnie nie można? Zabawić? Idź stąd, człowieku, bo poczu... A niech będzie to! Nigdzie się nie wybieram za to, wy... Grozisz mi? No co mi obchodzi, kim ty jesteś?
Biedny szczur z kontynentu. Chodźcie tu. Ej, ej, ale bez takich, proszę, proszę. No ej, ale bez takich, no proszę cię. Trzech na jednego. Kurde. No, bez kitu. Trzech na jednego i wy myślicie, że ja dam radę z wami. No proszę, Jezu, co za... tę P... dzidy z nich są. Tak za przeproszenie mówiąc, co nie? Kurde, nie mogę z takimi ludźmi. Teraz ich rozniosę totalnie. A co tam? Dobra, niech się wczyta gra chociaż. No wczytuj się, wczytuj się. No wczytuj się gro, proszę. No proszę, bądź taka grzeczna i się wczytaj. Dziękuję. Czekajcie, czekajcie. O właśnie, wykidaju. What? Kurde, mogę od razu ich zaatakować. A mnie? Że niby... Nie mam czasu na przepychanki. Ale że co kurwa? Nie głąbię. A, to trzeba było tak... No i... Bardzo ładnie. Dobra, dobra, mam dość. Na cycki Frey od... Panowie, wychodzimy. Zabaw... No, pro, no. Wypadź stąd. No, widać jak ledwo co idą już. Co za ludzie. Dzięki, dzięki. Bogata nie jesteśmy. Wystarczy, bywaj. Dobra, okej, okay, zadanie zakończone, bardzo ładnie. O proszę, co my tu mamy? Dobra, zadanie zakończone, tylko kurde, jak mam zrobić jeszcze to zadanie? Kabaret, nie. Czekajcie, gdzie to misja? Gdzie ta misja jest? O właśnie, oto. Tu nigdzie nie ma pokazanego, kurde mole. Nie ma żadnego tego znacznika, co nie? Gdzie mamy się spotkać z tym gościem? Czekajcie, tu jeszcze nam zostało ile zadań? Jedno chyba tylko, co nie? Jak dobrze pamiętam. Na mapce, tak? Tak jest, jedno tylko. Aha, i tutaj. Dobra, okej. Mhm. I pewnie pójdziemy jeszcze... Tak myślę... Do tego. Spotkamy się jeszcze z Jaskrem pewnie w tym odcinku, jak nam się uda oczywiście. Czekajcie. Tędy? Tędy. Dobra, i tędy będzie ten drogowskaz, tak? Tak jest. I teraz którędy, czekajcie. I teraz... Gdzie ja jestem? Aha, i tędy teraz, dobra. Wczoraj, wiesz, o tym gościu? Kurde. Się znalazł. Spirun jakiś gościu. Co ty robisz, gościu? Jezusie. Dobra, daleko jest ten, jeszcze ten drogowskaz, czy już jest? Chyba już jest. Tam nic nie ma ciekawego od nich. Nic nie powiedzą. Jakie bity, o... Oj, przepraszam. Niechcący go popchnąłem. A co, tam się będę rozpychał, co nie? Dobra, i tutaj, co nie? Karczma 7 kotów, trzeba się będzie przeteleportować i do tego znacznika. Zadania oczywiście kolejnego, zobaczymy jakie to będzie. U, jak ciemniutko. Gerdy? A kimże ty jesteś? Skoda gadać. No tak, ale o czym, bo ja nie wiem. Ziomuś. Kelnerka. Nie. Witaj w siedmiu. Mawiają, że nawet... A nie, chcę tam. Bywaj. Jedę stąd, tu nic nie ma ciekawego, powiem szczerze. Jedę stąd, nie ma nic tu ciekawego. Dobra, w którą stronę teraz? Dobrze idę, wow, dobrą drogę nawet dobrze wybrałem. Myślałem, że w tamtą stronę. A
A, my tu byliśmy już chyba. Tak, tak jest, tylko... kolejne zadanie tutaj jest. Dobrze mówię, my byliśmy tutaj? Byliśmy tutaj, tak, tak jest. Już sobie wspominam, prawda, w to miejsce piękne. Tutaj przecież zaatakowaliśmy ten konwój, co wjeźli tego Jaskra przecież. No, prawdaż. Tylko teraz... czekajcie, czego dwie ścieżki tutaj są? Aha, okej, dobra. Tu coś będzie. Bo widzę, że się tutaj pojawił... ten, życia mi się pojawiły. Coś tu będzie. Nie halo. Tak myślę. No dobra, daleko jeszcze ten znacznik jest. Kurde, daleko jest, powiem wam. O, jest tutaj. Okej, tu coś mamy, jakiś... jacyś ludzie. Jeszcze jeden? Ty też wracaj. Panie, ulituj się nad nami. Mam was dosyć. Przepuść tych ludzi. Wyglądają na zdesperowani. No skurwa mać! Może się dogadamy! Król jest daleko, a żołd... Znaczy się, chcecie wykupić? Właśnie tak. A, to zupę? No, elegancko. No i wypad stąd, ludzie. Dziękujemy. Nie mieliśmy gdzie wracać. Unikajcie dróg, bo znowu... Drugi raz nie damy się złapać. Będziemy No, mam nadzieję. Są ulepieni z innej gliny niż my. Jego grobowiec znajduje się w jaskini we wzgórzu, u podnóża... Co to jest zadanie? Ej, ale ja chciałem zadanie zrobić. Co jest? Zakończone już? Serio? Wow, dziwne. Dobra, nie będę szukał tego zadania, bo chyba już zakończone mamy, co nie, czy nie? Czekajcie chwilę. Tak jest, zakończone mamy, bardzo ładnie, bardzo dobrze. Okej, to co co nas czeka? Nie wiem, co nas czeka, kurde. Co tu zrobić? Nie wiem. Czekajcie. A, mieliśmy pójść jeszcze... Wiecie co? Ja się dowiem, kurczę, na ten temat. Znaczy, na ten... Znaczy... Boże, co ja gadam? Ja muszę się dowiedzieć. Właśnie, jak zrobić tę misję, ten spotkać się z Nidasem. No ale kurde, na wyspie na północ od Arinbjorn. A czekajcie, Arinbjorn. Tu nie będzie takiego czegoś, co nie pokazanego, gdzie to jest w ogóle. O, to jest na Skellige, właśnie, to jest pyta. To może być dobry trop, co nie do tego zadania. Może ono je dopiero w Skellige zrobić można, ale nie wiem. Kurczę. Nie wiem, muszę się dowiedzieć, może w internecie coś piszę na temat tego zadania, wiecie? A jeszcze pójdziemy oczywiście, czekajcie. Bo tu nie ma żadnego... Kurczę, wyspa Arinbjorn. Nie pisze mi nic tutaj. Wieś Jantra. Wieś Arette. Nie ma tu takiego. A może i źle czytam. Karczma na rozstajach, pogorzelisko. Byłem tam, pamiętam to. O kurde, tu coś mamy jakiś schowek. Aha, tu mogę mieć sobie coś takiego. Kurde. Samotna skała. Nie, to nie jest to. Nie, nie, nie. Kurde, powiem wam, trochę dziwne to. Duenhen, wieś Stegny. My chyba tam nie byliśmy jeszcze. Kłomnica. Pamiętam to. Gaj Oleny. No, tutaj nic, powiem wam, nie ma takiego napisanego tutaj, gdzie to jest te miejsce, co nie? Tu mamy tak, wieś Alnes, chata na uboczu. Nie ma takiego czegoś, powiem wam, nie wiem. Nie wiem, czy oni... Nie wiem, to zadanie mi się wydaje jest na Skellige, ale na 100% nie jestem pewny, powiem wam szczerze. Nie jestem pewny, czy na 100% gdzie to zadanie można zrobić. Będę musiał się dowiedzieć w internecie na pewnie. Bo szukać tego po całej mapie to się też nie opłaca, co nie? Na odcinku, żeby nagrywać te zadanie też. Znaczy w ogóle nagrywać, co nie? Znaczy w ogóle te zadania. Znaczy zadanie te, co nie? O te głównie. Powiem wam, że wyspa, kurde, na północ od Arinbjorn. No kurczę, powiem wam, nie wiem, gdzie to jest w ogóle to miejsce. Bo tu na mapie nie pisze w ogóle.
gdzie to jest. A może mi się wydaje, że to jest na Skellige, ale mogę się mylić, wiecie jeszcze. Bo tu w ogóle nie jest nic pokazane na mapce, co nie, gdzie mamy w ogóle iść z tym zadaniem. W ogóle nic nie pisze, no ale co zrobić? Czekajcie, gdzie jest ten drogowskaz? Tutaj jest, dobra, mam. Szybka podróż i lecimy oczywiście do tego, do na ryneczek i do Jaskra, co nie, spotkamy się jeszcze z nim w tym odcinku i chyba będziemy musieć. Nie, na razie tego zadania nie będziemy robić, tylko kabaret właśnie. Gdzie to jest? Ojoj, daleko trochę. A nie, nie jest daleko jednak. Nie. Jednak nie jest daleko, jednak blisko jest. Spotka się z Jaskrem, Szałwi, Rozmarynie. Okej, zaraz już do was idę, do Jaskra. Nie dam ci żadnej korony. Mogę ci dać maskę jedynie. Nie, nawet maski jemu nie dam. Nie ma mowy nawet. Nie ma mowy. Jeszcze lag. No dobra. O proszę, coś już się stanęło. Ostatniego, który próbował mi mieszać w inter... Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu... Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Duke? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone... O, Geralt, dobrze, że już jesteś. O co chodzi właśnie? No ja... O co chodzi właśnie? O co chodzi? A nic, chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę, bo... Jeszcze się policzymy, Ciwaj. I to niedługo. Co jest? Zawszawionego mutanta się wystra... Obejrzymy sobie, co ma w środku, a potem... A zaraz ci... Następnym razem. I... No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywa... No to kurwa, wpadłem jak pie... O co chodzi właśnie? O co chodzi? Robisz z nimi jakieś interesy? Wręcz przeciwnie. Widzisz, Geralt, stary drut. Chcesz mnie prosić o pomoc? Rzecz w tym, że tak jakby jestem winny pewną sumę naszemu... I żeby oddać dług postan... Coraz lepiej. Nie samym graniem, tylko kartami. Brakuje mi już tylko trzech kart. Mam klient? Pomogę ci. Dobra, spróbujemy skądś wytrzasnąć. Ofringile Vigo i Sengrima i Jana Natalisa. Piekielnie trudno je dostać, Duke. Czyli nawet nie masz pojęcia, gdzie szukasz? Nie, tak źle nie jest. Stawiałbym, że ma je Z ostatnio. Niestety nie chce ze mną gadać po tym, jak mu podkupiłem unikat. Z? Brzmi jak... Ważna postać w świadku. Nie ma sprawy. Dobra, na razie się tym nie zajmujemy. Albo V. Zdobądź dla Zoltana. Dobra, na razie tego nie robimy, tylko... Zrobimy coś takiego właśnie. Naprawdę? Tak to ma wyglądać? Tanie dziwki, cienni winu? Nie mam wku... No kogo ty tu przyprowadziłeś? Drwizer. Mówi, że żaden ze mnie artysta, tylko dziwkarz i graj. No i dobrze. Sobie? Coraz bardziej lubię ty. Daruj sobie. A ty zamiast się puszyć, udowodnij, że się myli. Właśnie zamierzam. Zawsze chciałem otworzyć kabaret. Po małym remoncie... Jest tylko mały problem. Potrzebuję funduszy. Jak mogę ci pomóc? Spotykałem się kiedyś z pewną dziewczyną. Z Scholastyką. Jej ojciec był kupcem. Sprowadzał... To od niej pożyczymy. Chyba ją kojarzę. Nie ta, którą porzuciłeś bez... Owa? Wyskoczyłeś po butelkę wina i nie wróciłeś? Wiedziałem, że po coś kupiłem to wino. Już, nie pamiętam, nie pamięta już. Faktycznie, trochę mi zeszło. I tym bardziej, potrzebuję... mocy. Dobra, mów, o co chodzi. Bo czuję, że obmyśliłeś już cały plan. Roz...
stanie. Scholastyka może mieć do mnie uraz. Taki lekki uraz. Ale myślę, że z twoją niewielką pomocą mi wybaczy. A potem udzieli Boże. A ta pomoc ma polegać... Po kolei. Przede wszystkim trzeba pożyczyć tępy miecz ze zbioru rekwizytów Madame Irine. Wiesz, taki jakie... Kiedy już go zdobędziesz, spotkajmy się. Ojeju! Serio? Niech będzie, ale... Przynieś miecz od Madame Irine i po zmroku widzimy się pod domem z... Ojeju, serio? Co? Mnie też nie za stary jesteś, aby na amor? Jak się nie dawać, to się nie dostaje. Łaby... Co, że ja nie umiem? Do tego też trzeba mieć talent i charakter. Co u ciebie, Luzio? No, jakoś... Uważaj. Tak. Łatwo mnie nie wytropią. No może nie, ale... Przyrody. Trudno. A właśnie, gdzie jest ta Pryszcilla? Czy ona się wkurza na tego jaskr? No dobrze mówię na jaskr, co nie? Zaraz zobaczymy, gdzie ona jest w ogóle. Tam jest jakieś drzwi jeszcze? A wyjść! Dobra, ja stąd wychodzę, tylko jak stąd wyjść teraz? Nie, tylko żebym się znowu nie zabił. Kurw! Brawo! Brawo! Zabiłem się. Kurde mole. Ejajajajaj, nie fajnie. Kurde, mój błąd znowuż. Jak mogłem, kurde, wracać jak normalny człowiek, a nie skakać z balkonu. Co nie? Kurde. Ale dobra. Aha, tutaj, okej. No i dobra. Co mnie to obchodzi? Co ci zostawił? O właśnie, co on znowu wymyślił? Ten jaskier wpielony. Oj, to kurde wariat jest ten jaskier w ogóle w tej części. A ten? Dobra, idziemy do tej Iriny. Może nam pożyczy ten miecz rekwizyt. Tylko zaraz, Irina, kto to była ta Irina? A mniejsza o to już. Tutaj ktoś. A, to ta, już pamiętam, już kojarzę ją. Dobra, chodź tu, Irina. Dobrze cię widzieć. No dobrze, dobrze. Właśnie, potrzebuję... Mam prośbę, chcę pożyczyć jeden z twoich... O! Jeszcze nie wiem, ale ja stwierdziłem. No tak. Czułam, że to... Dzięki. Dobra. Po zachodzie słońca. Dobra, po zachodzie słońca, tak? To będzie godzina, która? 20, co nie? Tak mniej więcej. Mogę się mylić. Ale zaraz zobaczymy. Dobra. Chyba tak. Dobra, szybciej. Nie ma czasu. Co jest? O kurde. Wow. Czego mnie to... Kurde. Dlaczego tak? Kurde mole. Czekajcie, zaraz. Inaczej. Można tu wywalić to coś? No o! Kurde, te siodła były dużo zajmowały miejsca. O kurde, no. Możesz w piruny. No wyjrzesz. No wreszcie, dobra. Mały problem miałem z wyjściem, ale okej, już jestem z powrotem. Znaczy już wyszedłem, o to mi chodziło. Co nie? Dobra, zobaczymy, kurczę, co to w ogóle będzie. Chyba dobrze zrobiłem po zachodzie słońca. Zaraz zobaczymy jeszcze, tylko... No na dół? Na dół chyba.
Tak jest. Czego wy się drzeta, kurde? No bez przesady już. Czego wy się drzeta, wpierunysz? Kurde. Co za głupie ludzie. Powiem wam. Tutaj gdzieś? No okej. Zobaczymy, co tu się odwali. No, nareszcie jesteś. Słuchaj, plan jest taki. Scholastyka uwielbia awanturnicze romanse. Kiedy uratuje ją przed napadem bandyty, zostanę w jej oczach bohaterem. Będzie mi jadła z ręki i na pewno nie odmówi małej pożyczki. I co? Ja mam być tym bandytą? Wiedziałem, że złapiesz blok. To ma być plan? Poważnie? To ma być ten twój genialny plan? Nigdy nie mówiłem, że jest genialny, ale lepszy jakiś plan niż żaden. Mm-hmm. Napisałem już twoje kwestie. Co napisałeś? Żebyś wiedział, co mówić w czasie akcji. I jeszcze mask. Załóż ją, żeby przypadkiem scholastyka. Ale... Nie ma czasu. Idzie scholastyk. O kurde, ale będzie beka. Ani kroku dalej. Co się dzieje? Ratunku! Ratunku! Drży! Biało głowo! Jesteś zdana na łaskę księcia złodziei! Nie tak szybko! Rzuć miecz, łachudro! To twoja pierwsza i ostatnia szansa! Jaskier? To ja! Choć męty tego miasta mówią o mnie karmazynowy mściciel! Nie, tylko nie karmazynowy mściciel! Milcz, kanalio! Pożałujesz, że się urodziłeś! Trafił mnie! Ała! Szybko do domu! Tam nas nie dopadnie! Na wieczny... Ty ogień czego? Jaka komedia! Zostaw nas w spokoju! Ten obwieś na pewno zaraz stąd zniknie. Nie chcę przecież wpaść w ręce strażników. Prawda, że nie chcę? Prawda, prawda. Prawda jest, już jesteśmy zależni od czaru. Ekonomicznie. Dobra, rano spotka się z Jaskrem, Szałwi, Rozmarynie. Dobra, idziemy do tego do tej Szałwi. Znaczy do tego baru, co nie? Kurwa! Wow! Jakie skoki, jakie fajne skoki. Dobra, idziemy powolutku. Czego wy się boita? Kurde mole, no już w pieruny. No bez kitu, Jezu. No bez kitu, cicho już bądźcie, ludzie, kurde. Nie dam ci korony, spadaj ziomuś. Jestem ciekaw, czy mu się udało, kurczę, wziąć to pożyczkę od tej scholastyki, czy jakiej tam się mówi na nią. Scholastyka, tak. Dobra, do godziny której? Trzecia, czwarta, siódma chyba starczy, co nie? Tak myślę. Okej, okay, chyba jest już ten Jaskier. Tak jest. To jest jakaś pomyłka. Jesteście za wcześnie. Byliśmy umówieni na dzisiaj i jesteśmy dzisiaj. Materiały przywiezione. Tylko niech pani kierowniczka z łaski swojej wybierze styl dek... Ale przecież Jaskier nawet nie ma wam z czego... Zdaje się, że już ma. Albo zaraz będzie miał. W każdym razie praca... No, czyli wszystko się zgadza. Zdecydujecie... Czemu pytasz mnie? Czemu mnie o to pytasz? Bo pani kierowniczka coś nie potrafi się zdecydować. A mistrz Jaskier mówił, że waha się między stylem buduaru a dekoracjami teatralnymi. Ale da nam znać, jak przyjdziemy. Jesteśmy, a decyzji jak nie było, tak nie ma.
Jeszcze pani wielce zdziwiona, że ma coś wybrać. Choć podobno ten cały remont to dla niej. Jak to dla mnie? No przecież nie dla mnie. Zdecyduj... Gdzie się wreszcie, bo mi żył... Co za ludzie. Nie wiem, co się bardziej spodoba Jaskrowi. Geralt, znasz go dłużej. Właśnie. Może i znamy się dłużej, ale dla mnie nigdy nawet skarpet nie zmienił, nie mówiąc już o urządzaniu remontu. Ewidentnie robi to dla ciebie, więc ty powinnaś zdecydować. Oboje całe życie jesteśmy związani ze sceną, a kabaret to też w pewnym sensie teatr. Nie... No i bardzo dobrze. Nareszcie! No. Panowie, koniec fajrantu, do roboty! No, do roboty, do roboty! Bracie! Leniuchy! Kurde. Przyjdzie ten Jaskier, czy nie przyjdzie? No, no, widzę, że z tym kabaretem to poważna sprawa. Odkąd dostał to miejsce, ciągle o nim mówił. Może nawet się teraz ustatkuje. W końcu będzie... Wbrew temu, co myślą o nim ludzie, Jaskier ma bardzo racjonalne podejście. To prawda. Wyznaję zasadę, że trzeba się dobrze bawić. Nie nabijaj się. Naprawdę tak myślę. A w tej zasadzie nie ma nic złego, jest? Ale jest przy tym odpowiedzialny. Zawsze płaci na czas. Dobrze by było, gdyby waszego premierowego też nie zabawił. Mówił, że jak zdobędzie pieniądze, wstąpi do Poli, naszej choreografki, bo ostatnio nie przyszła na próbę. Mam nadzieję, że nie wpakował się. Z nim wszystko jest możliwe. Sprawdzę to. Znajdź Jaskra, okej. Okay. Zaraz go znajdziemy, skurczybyka. Co nie? Kurde, się schował, skur... Ej, to co? Się skurczy syn schował, co nie? Ej, to synek, się schował w pirun. O, proszę. Najpierw Glade pokaż. Ej, co ty przybłędo? Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedźmi resztę ścierwa. Wyłapiemy ich do ostatniego. Nie mam takiego Glade'u. To dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila. Jak zda... Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie kość... On może przejść. Tu są jego papiery. Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na post. Kto to jest? Ten Gregor? Chyba tak. Pozdrowienia od Ziggy'ego Rolvena. Mhm. Dobra. A to jest jakaś inna część miasta, widzę. A nie! To jest to. Okej, tu już wiem. Kurde! Spadł was stąd. O, tutaj się... Oj, co ja to robię? Dobra. Co ty tu robisz? Co to za wrzaski? Poli kłóci się ze swoim narzeczonym półgłówki. Tylko ona w tym mieście. Ale zaraz. Właściwie, co ty tu robisz? Mieliśmy, ale cię nie było. Priscilla za... Martwiła się o mnie? Dla niej pewnie mniej niż dla ciebie. Nie słyszysz, co tam się dzieje? Pojęcia nie mam. Odsuń się, wyważę drzwi. Oj, lepiej nie! Poczekaj, może nie dewastujmy od razu jej dom. Gdzieś tu... Znajdźmy ten klucz. No dobra, to znajdźmy ten klucz. Ojeju. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Tu coś może jest, o właśnie. Oczywiście, że ma. No dobra, już. Kurde. Ile ty jeszcze będziesz tam klękał? No dobra, okej. Okay. Co to u diabła ma być? Zmień to. To moja narzeczona. Ale nie twoja własność.
Kocham cię i nie pozwolę. O, chwileczkę, chwileczkę. Widzę, że zaszło tu wielkie nie... W dupie mam twoje wyjaśnienia. Mój przyjaciel grzecznie prosi, więc zrób mi tę uprzejmość i go wysłuchaj, bo inaczej porozmawiamy. No dobra, mów. No mów szybciej. Kubio, prawda? Poli dużo mi o tobie opowiadała. Mówiła, że jesteś erudytą o otwartym umyśle. Tak mówiłaś? No tak, prawda, jestem otwarty. Ale moja otwartość kończy się tam, gdzie moja narzeczona zaczyna się wdzięczyć. Wynoście się stąd obaj, Polini. Daj mu skończyć. Tu nie chodzi o żaden zamtus. Widzisz, przyjacielu, Geralt dotknął sedna, bo to, co leży na stole, to stara wersja plakatu reklamowego. Stara? Bardzo. Z czasów, gdy właścicielem... Ja natomiast nigdy bym nie dopuścił, żeby... No to niby o co w tym chodzi? Twoja narzeczona jest artystką wielkiej klasy i... Znaczy pieniądze. I sława. Bez wdzięczenia. Wiedziałam, że się zgodzisz. Zatem postanowione. To ja lecę. Dogonię cię. Myślałem, że będzie. Nieźle sobie poradziłeś. Nieźle to załatwiłeś. Kompletnie zbaraniał, jak nazwałeś go erudytą. Najważniejsze w negocjacjach to szybko. To co? Muszę jeszcze wstąpić do Latreka. Już dawno zleciłem mu... Kim jest Latrek? Nie słyszałeś o nim? Henryk Latrek. Zamówiłeś plakaterek? To stary znajomy. Akurat uznałem, że przydadzą nam się plakaty. Dobra, ja pójdę do Latreka. Naprawdę pójdziesz? Jeszcze chwila i zmień... W dzielnicy portowej. Niedługo wracam. Okej, dobra. No. Daga, ten lata jak kot z pęcherzem. Tak. Pewnie, że latam jak kot z pęcherzem. Oczywiście, że tak. Dobra, lecimy do tego Latreka i bierzemy ten plakat, co nie? Nie będziemy przecież tu iść do niego pół godziny, co nie? Dobra, 130 metrów mamy jeszcze do niego. Oj, daleko trochę. Chłopiec, a co ty robisz, chłopcze? Do domu idź, chłopcze. Bo cię matka woła, chłopcze. Właśnie. Albo kto inny cię woła, ktoś cię porwie i co będzie. Tu dużo jest zbirów w tym Nowigradzie. Bardzo, bardzo dużo. O, jeszcze lag. No, kurde, idź, Geralt. Idź już. Żeglarz. Ubogi mnie... A, tutaj już, ojeju. Za szybko zaleciałem, powiem wam. Oho. Szukam jakiego Latreka. Jeden. Ten cholerny. Dla wszystkich nie wystarczy, więc zabieraj się stąd. Co bier... Nie okradniesz go. Akurat będę się ciebie pytał. No dalej. No ja ci zaraz tu dam odmieńca, kurde. Ej, ale... Gdzie jest dwóch na jednego? Gdzie? Kurde, ziomuś. Spadaj! No chodź tu! No chodź tu! Co się boisz? Chodź tu, ziomuś! No chodź tu! Ej! Dobrze, bardzo dobrze. Elegancja, Francja. Dobra, gdzie ty... Czego kur... Plakat. Nie ma tu żadnych... A Latrek? Gdzie jest? Pewnie tam, gdzie zwykle. Przepuszczam. No widzisz, a można tak było.
O Jezu! Co? Porąbało ci, ziomuś? No chyba cię coś boli. Ja pierdziule. No bez kitu. Jeju, 1100 metrów. Ale chwila, czekajcie. Przecież zapomniałem o drogowskazach. Ojeju. Czekajcie, zaraz poszukajmy jakiegoś drogowskazu. Tutaj może będzie za chwilę. Ojoj, 1000 metrów. Kurnia. Daleko, co nie? Ale dobra, zaraz znajdziemy może jakiś drogowskaz. Czekajcie, może tu gdzieś jest. O jest, są raz, dobra. Fajnie wlazłem na niego. Dobra. Aha, nie możesz zrobić tego mniej, dobra, okej, rozumiem. Dobra. Odejdź stąd, płotka. Dobra, czekajcie, tutaj gdzie jestem, tutaj, okej, rezydencja Wegelbudów. A, tu chyba co te były te krasoludy. Chyba, dobrze mówię czy źle mówię? Bo nie jestem pewny. Chyba tak. A nie! Czekajcie. A, okej, już wiem co to za miejsce jest. Okej, bardzo dobrze, już wiem. Dobrze już. No pewnie. Henryk, Ty jesteś Latrek? Henryk Latrek, artysta, malarz. Przysła mnie jasno. A, tak. Powiedz mu, że jego... Chyba nawet jednego... No widzisz. A na dodatek hrabia de Louverten dał. No to czym się martwisz? Ostatnio mam złą pasję. Ja mogę zapłacić twój. Dzięki. Powiedzmy, że raz na jakiś czas. Przyniosę je do szałwi i... Niech będzie. Dobra, okej. Okay. Trzymam cię za słowo, ziomuś. Czekajcie, to jakieś mamy zadanie. Czym się wydaje? Na górze. Tak czy nie? Czekajcie, tu coś mamy, mistrz. Zastanawiam się, czy mógłbym. Jeśli stać cię na wpiso, tylko decyduj się szybko. A niech będzie, dobra. Co się ściga? Paradnie. Geralt. Znakomicie. Twoim przeciwnikiem. Dobra, okej. Zobaczymy, kto wygra. Jak nie wygram, nic się nie stanie, co nie przecież. Ale 200 zł, kurde. Odliczam do 3. O kurde. No i lag. No. Kurde. 3. Start. Już. Zobaczymy, kto wygra. Jestem ciekaw, kurde. Co zwolniłeś? Co kończy? Posłuszeństwo odmówił? Co nie? Kurde, daleko trochę, powiem wam, to jest. No ale co zrobić? Może mi się uda wygrać, a jak nie, to nie wiem. Ej, ziomuś. Ziomuś, gdzie się... I tak mnie nie wyprzedzisz. A to jest pierwszy jeździec dopiero. O kurde, to jeszcze trochę. O kurde, to mogę przegrać jeszcze. To jest dopiero pierwszy. Ej, nie fajnie. No dobra, zobaczymy. O, ale daleko jest ta trasa, powiem wam szczerze. Kiedy będzie koniec? Chyba koniec będzie. Zaraz. Uwaga, uwaga! Ostatnią gonitwę w wyścigu pamięci Erasma Wegelbuda wygrał Geralt z Rivi na płotce. A jak? Pewnie. Chwała zwycięzcy! Odpocznij. No dobra. Nieźle. Jednakowoż nie oszukuj. Mam cię zapisać na następny. Nie. Nie, na razie nie. Dam sobie spokój z tym. Ale tu chyba będzie pokazane to zadanie, czy nie? Kurde. Chyba będzie pokazane to zadanie cały czas, nie? Na razie dam sobie spokój z tym zadaniem. Czekajcie, mieliśmy gdzie iść? Mieliśmy... O, czekajcie, coś mamy tutaj. Uuu! Broń solowa, opro... A, bo mamy założone to, ojeju.
A, to trzeba będzie wywalić zaraz, kurde. Czekajcie, zaraz coś wywalimy stąd. Czekajcie, tutaj nie, tutaj nie. Czekajcie, gdzie to jest? O, właśnie tu. 50. O, wezmę sobie z chęcią, dobra. Bardzo dobrze. I a to sobie wywalimy, albo... O, to sobie wywalimy, dobra. Starczy. Dobra, gdzie jest drogowskaz jakiś? Tu mam się spotkać z nimi w Rozmarynie, tak? Znaczy, fu, co ja gadam. W Szałwi, Rozmarynie, dobra. Już się zaraz robi, to spokojnie. Czekajcie, gdzie to jest? Dobra, na rynek. Na ryneczek. Się przeteleportujemy, szybciutko. Dobrze, moi drodzy, to widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!